jeszcze w atmosferze wakacyjnej i w plenerze. Witam Państwa w pierwszym w tym sezonie wydaniu programu Wstęp Wolny z Kulturą, w którym opowiemy o rozpoczynającym się nowym sezonie teatralnym. Na przykładzie dwóch premier opowiemy o dwóch ważnych tendencjach, o dwóch ważnych tematach, które chętnie podejmują współcześni polscy reżyserzy teatralni. Po pierwsze to sposób adaptacji klasyki, kiedy warto dzieła klasyczne uwspółcześniać, a kiedy pozostać przy dawnym, założonym przez autora kostiumie. O tym Michał Zadara, który rozpoczyna nowy sezon premierą Lili Wenedy Słowackiego w Teatrze Powszechnym w Warszawie. To jest wspaniale napisana historia, z wspaniałymi przewrotkami, z niespodziewanymi perypetiami. W innym ciele! Kolejna ważna tendencja to próba zaadaptowania na scenę często opasłych tomów powieści. Czy i dlaczego warto wystawiać powieści jako dzieła dramatyczne? O tym przy okazji najnowszej premiery Faraona Bolesława Prusa na deskach Teatru Wybrzeże w Gdańsku. W teatrze oczywiście musieliśmy z bardzo wielu wątków wybrać tylko esencję i to, co było dla nas najważniejsze, to zdecydowanie wątek walki pomiędzy władzą świecką a władzą kościelną w państwie. O tym, jakie efekty może dać umiejętne operowanie światłem i cieniem, a także o tym, w jak niezwykłych miejscach potrafią prezentować koncerty twórcy imprez plenerowych, które jeszcze przez cały wrzesień będą organizowane w całej Polsce. To przy okazji festiwalu Skyway. To jeden z tych najlepszych europejskich festiwali światła. Potwierdziła to zeszłoroczna edycja. Potwierdziły to tytuły z tym najważniejszym tytułem, najważniejszej imprezy turystycznej w roku 2014. Piękna pogoda i plener sprzyjają nie tylko organizacji koncertów, imprez plenerowych, ale także narodowemu czytaniu. Od tej informacji rozpoczniemy serwis zapowiedzi kulturalnych. Ostatni sezon w Teatrze Powszechnym w Warszawie zakończył się premierą Fantazego Juliusza Słowackiego. Od dzieła tego samego wieszcza rozpoczyna się nowy sezon na tej warszawskiej scenie. Lila Weneda w reżyserii Michała Zadary. Michał Zadara, jeden z najciekawszych współczesnych reżyserów teatralnych Polski, postanowił po raz kolejny zaadaptować na scenę Słowackiego, tym razem przenosząc realia sztuki do współczesności. Dlaczego warto było dokonać takiego zabiegu, podczas gdy Fantazego pozostawił w kostiumie klasycznym? O tym w rozmowie z reżyserem. Kiedy uważasz, że klasyka jest warta uwspółcześnienia, a kiedy nie warto, albo nie powinno się jej uwspółcześniać? Tekst klasyczny jest taki, to jest taki tekst, który mówi do nas dzisiaj wprost. To znaczy, którego nie musimy specjalnie sobie tłumaczyć. Krytyk, który tak naprawdę spowodował rewolucję w światowym wystawianiu w ogóle klasyki, to był Jan Kott, polski krytyk, który napisał książkę Szekspir nasz współczesny, czy Szekspir współczesny, po angielsku Shakespeare our contemporary, gdzie proponował właśnie taki sposób czytania bez przekładu. Także się czyta Ryszarda III i się mówi, że to jest moje doświadczenie w Ryszardzie III. I tak samo można traktować Słowackiego, tylko że tak powiem, trzeba otworzyć oczy, co staramy się robić, ja i aktorzy. Ty od początku, wchodząc z doświadczeniami europejskimi, szwajcarskimi do polskiego teatru, trochę byłeś w kontrze. I mam wrażenie, że teraz po doświadczeniu z Mickiewiczem, z Dziadami, po teraz twoim doświadczaniu Słowackiego, podejmujesz głos przy okazji Fantazego, którego postanowiłeś wystawić w kostiumie i nie uwspółcześniać na siłę. Powiedziałeś jasno, że to uwspółcześnianie stało się manierą polskiego teatru. Tym samym trochę podpadasz tym, którzy uważają, że Dziady Rychcika to jest najwspanialsze, najbardziej niezwykłe wystawienie Dziadów, bo nie wiem, z koszykówką, z Martinem Lutherem Kingiem i tak dalej. Czy wiedziałeś, że podpadasz im, że mówiąc, że Dziady część trzecia to nie jest dramat do uwspółcześniania? Trzeba znaleźć tą przestrzeń, która jest współczesna, to znaczy w przypadku Dziadów i Fantazego miałem wrażenie, że najbardziej współczesną rzeczą dla widza dzisiejszego będzie oglądanie tych dramatów, jakby wyobrażając sobie, że te historie się działy w XIX wieku. Inne teksty, jak na przykład ksiądz Marek Słowackiego, czy właśnie Lila Weneda Słowackiego, wydają się jakby tak proste w swoich
emocjonalnych treściach, że wystawianie jest z kolei jakby w kostiumie XIX-wiecznym, by je zubażało. Tu nie ma zasad, tu nie ma jednej zasady, że można powiedzieć, dobra, teraz zawsze będziemy klasykę wystawiać klasycznie, cokolwiek by to znaczyło. Fantazy w kostiumie, bo w historycznym kontekście i tak czytany głębiej może być przeczytany, a Lila Veneda jako odnosząca się do mitu, do źródłowych pewnych ludzkich zachowań, uwspółcześniona. Oto opowieść o podboju, na którym budowana jest historia narodów. Historia, którą opowiada Lila Veneda, jest historia o tym, że Lichici przyjechali do kraju, do Polski i tam wymordowali lud Wenedów, ale oczywiście niektórzy Wenedowie w jakiś tam sposób przeżyli. I że jakby taką historię, którą opowiada Słowacki, jest to, że Polska się składa właśnie z obu tych elementów, z tego elementu tych podbijających, brutalnych najeźdźców i tych, którzy zostali podbici, tych ofiar. Nie da się powiedzieć, czy Polacy to byli ofiary, zbrodniarze, czy świadkowie historii w XX wieku. Jak się opowiada o Zagładzie, jest właśnie pytanie, czy Polacy współuczestniczyli przez mordowanie po lasach, czy Polacy byli ofiarami, bo też byli rozstrzeliwani na ulicach, czy Polacy po prostu byli świadkami i się przyglądali. Wszystkie te trzy kategorie są prawdziwe. Polskość jest filozoficznie ciekawą kategorią, ponieważ nie wiemy, a to, czy jest się ofiarą, sprawcą, czy świadkiem, no to jest jakaś fundamentalna kategoria tożsamościowa. I teraz z tego samego powodu na przykład bycie, nie wiem, współczesnym Żydem z Izraela jest też bardzo ciekawe, no bo z jednej strony jest okupacja Palestyny, która jest jakby taką rolą najeźdźcy, z drugiej strony jest rola ofiary odziedziczona po dziadkach, którzy byli ofiarami Holokaustu. To jest jakiś problem i to jest fascynujące w sztuce Słowackiego, widzeniu Słowackiego było właśnie to, że on mówi, zobaczcie, Polacy to są i ci, my jesteśmy i tacy, równocześnie jesteśmy tymi, co najechali i tymi, co zostali wymordowani, my jesteśmy i tym, równocześnie. No to jest, i on z kolei w tej sztuce nie ma tej perspektywy świadka, czyli jakby tego trzeciego w tym trójkącie. No i to jest niezwykłe, no nie znajdzie się innego dramatu, ja nie znam innego dramatu, który właśnie umiałby tak postawić te sprawy. Jakżeś, Salmonie mój, uniknął śmierci! A to też odnosi się jakoś do współczesnej polityki, to czytanie współczesne? No mamy teraz coś, co naprawdę jest cały czas jakimś przedmiotem mojego namysłu, ale też przy dziadach tak samo. To są te sytuacje więzienne, które ciągle mają miejsce. To znaczy, że państwa imperialne, Rosja, Ameryka przede wszystkim, ciągle jakby operują, obsługują więzienia, gdzie bardzo dużo ludzi ląduje zupełnie niewinnych. Taka przemoc, która jest w naszym świecie praktykowana i czasami po prostu pada na kogoś. Kto był trochę odważniejszy, kto był w złym miejscu, w złym momencie. I potem jakby jest wyciągany i wkładany do tego systemu więzień. No to jest jakaś perspektywa, która cały czas nam towarzyszy w naszej pracy. Ta sztuka jest też o torturach, ta sztuka jest o tym, że się przytrzymuje kogoś, nie wiadomo do końca dlaczego. W Lili Venedzie jest ważny rekwizyt harfa. U nas ta harfa to jest takie radio, no bo nasza Lila Veneda się dzieje w świecie lat 40., 50., coś takiego, w świecie nazizmu i stalinizmu. I ta harfa to jest jakieś takie radio, dla mnie jakimś symbolem dawnego świata. Takie duże z 39 roku znaleźliśmy takie niemieckie radio, które samo istnieje. Oby ci pierwszą Bóg przywrócił w postać! Po trylogii Lalce, trendowatej nawet, trafia na deski polskich scen kolejna powieść, tym razem Faraon Bolesława Prusa. Historia uniwersalna rozgrywa się 3000 lat temu w Egipcie. Adaptacja filmowa, której przed laty dokonał Jerzy Kawalerowicz, doczekała się nominacji do Oscara. Czy publiczności spodoba się spektakl zrealizowany na podstawie powieści Bolesława Prusa przez młodego reżysera Adama Nalepę, która otwiera nowy sezon w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku? Faraon Bolesława Prusa najprawdopodobniej z racji swojej monumentalności w ostatnich latach omijał sceny teatralne w Polsce. Trójmiejski Teatr Wybrzeże przywraca na deski ten wybitnie skonstruowany thriller polityczny, gdzie w cieniu Sfinksa rozgrywa się opowieść o potędze władzy. Jak wiemy, Prus nigdy w Egipcie nie był. Ci ludzie, o których napisał książkę Ramzes XII, Ramzes XIII, w ogóle nie żyli. Dynastia Ramesydów skończyła się na Ramzesie XI, czyli jego fantazja.
No i tutaj też chcemy pobudzić fantazję widza, żeby sobie to dzisiaj przetłumaczył na nasz dzisiejszy język. Bądź pozdrowiony, o Nilu, o święta rzeko, która objawiłaś się na tej ziemi. Spektakl pozbawiony jest wielkich kreacji aktorskich. Inscenizacja jest oszczędna, ale całość wraz z scenografią robi dobre wrażenie. Próba pokazania tak złożonego tekstu jest bardzo udana. Okazuje się, że konflikty rozgrywające się 3000 lat temu w Egipcie aktualne są i dzisiaj. W teatrze oczywiście musieliśmy z bardzo wielu wątków wybrać tylko esencję. I to, co było dla nas najważniejsze, to zdecydowanie najbardziej aktualny moim zdaniem, czy naszym zdaniem dzisiaj, wątek walki pomiędzy władzą świecką a władzą kościelną w państwie. Mam wrażenie, że to jest bardzo, bardzo aktualne dzisiaj w Polsce i tekstem Prusa można o tym porozmawiać. Ja właściwie mieszkając w Polsce czuję się coraz taki bardziej zagubiony. Mamy społeczeństwo podzielone, bardzo podzielone. O tym wszystkim opowiada także Faraon. O sytuacji państwa i o właśnie ucieczce ludzi gdzieś, potrzebie ludzi jakiejś pewności, jakiejś grupy, która ich przyjmie, czegoś, co daje im nadzieję. Ty dajesz odpoczynek rękom milionów nieszczęśliwych. Prus tak pisał, prawda, te powieści, że one są paraboliczne i to można znaleźć bardzo wiele. Ja też wiele odnajduję w ramach siebie, po prostu młodego chłopaka, który staje się mężczyzną i zaczyna swoje dorosłe życie, zaczyna brać odpowiedzialność za swoje czyny. Co rok o tej samej porze Nil zaczyna przybierać i rośnie! Spektakl Faraon bierze udział w drugim etapie konkursu Klasyka Żywa, organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Produkcja spektaklu wpisuje się w obchody 250-lecia Teatru Publicznego w Polsce. Faraon jest oczywiście taką kropką wieńczącą cały sezon poświęcony tak naprawdę klasyce literatury polskiej. Faraon jest tym zwieńczeniem. Wszyscy będą się mogli przekonać, jak ta kropka wygląda. Po zemście Aleksandra Fredry, trylogii Henryka Sienkiewicza, przyszedł czas na najwybitniejszą polską powieść i prawdziwą perełkę w literaturze europejskiej, Lalkę Bolesława Prusa. Kto jeszcze nie czytał, warto, żeby spróbował, a kto zna, warto, żeby sobie przypomniał. Wybitne dzieło Bolesława Prusa stało się kanwą dla kolejnego już czwartego narodowego czytania. To 5 września w całej Polsce, a co w kinach? Tomasz Kot wraca na ekrany w doskonałej formie. W Żyć nie umierać Bartek, niegdyś wzięty aktor, teraz zabawiacz publiczności, dowiaduje się, że jest nieuleczalnie chory i zostało mu kilka miesięcy życia. Film znalazł się w konkursie głównym tegorocznego 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni, którego początek już 14 września. Zostało mi 3-4 miesiące życia. Co ja mam robić? Masz 3 opcje. Pierwsza, zmieniasz niezbyt pomyślne zakończenie. Samobój. Druga, jedziesz w tango. Ale to jest oczywiste, nie lubię być oczywistym. Trzecia. Robisz romany. Zamknij na chwilę oczy, nie myśl o tym, czy boisz się... 20 lat się nie widzieliśmy i co, i ty teraz przyjeżdżasz? To trzeba łapać każdą chwilę. Nie dam z siebie zrobić kozła ofiarnego. There are 40 Poles and 40 Bulgarians on daily shift in City Hall. If there is a fight, the City Hall must be held down. W Gdyni, a wcześniej w kinach, zobaczymy także Karbale w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza. Film odsłania kulisy wydarzeń, które przez wiele lat opatrzone były klauzulą milczenia. To portret odwagi polskich żołnierzy. W rolach głównych m.in. Bartłomiej Topa, Antoni Królikowski i Leszek Nie Michota. Możemy mieć za plecami niepewnych. I ludzie muszą to wiedzieć. To słowo tak złowieszczo brzmi, zły. W powietrzu jak membrana drży, zły.
Można śmiało powiedzieć, że artystycznie wrzesień będzie należał do Trójmiasta, w Gdyni w Teatrze Muzycznym premiera musicalu Zły według Tyrmanda. Akcja powieści z połowy ubiegłego wieku rozgrywa się w Warszawie wśród powojennych gruzów. Tyrmand opisał w niej środowiska m.in. dziennikarzy, chuliganów, cwaniaków, a także robotników. Fabuła przedstawia historię polskiego superbohatera, który w realiach powojennej Warszawy na własną rękę usiłuje przywrócić praworządność w mieście. Toruński Skyway to nie tylko festiwal światła, ale także okazja do słuchania muzyki w niecodziennych warunkach. Zresztą organizatorzy koncertów plenerowych nie ustają w staraniach, żeby zadziwić i zaskoczyć widzów. Koncerty bywa, że organizowane są pod wodą, nad wodą albo na wodzie. Bella Skyway Festival to jeden z tych najlepszych europejskich festiwali światła. Potwierdziła to zeszłoroczna edycja, potwierdziły to tytuły z tym najważniejszym tytułem najważniejszej imprezy turystycznej w roku 2014, najważniejszego produktu turystycznego w roku 2014 w Polsce, i to mnóstwo instalacji, bardzo wiele z nich to instalacje interaktywne, do których można dodać część siebie, można poruszyć chmurą, można stać się architektem i pomalować fasadę Teatru Wilama Chorzyca, ale można też obserwować piękne spektakle, piękne interwencje, świetne. Moja instalacja to chmura z 6000 światełek, takich małych żarówek. To interaktywna zabawa, gdzie widzowie wpływają na obiekt, ciągnąc za haczyki, włączając i wyłączając lampki. Ludzie są tu częścią mojej instalacji. Świetnie, że pod chmurą spotykają się obcy sobie ludzie, którzy nagle muszą ze sobą współpracować. W mojej instalacji puściłam wozę fantazji. Jesteśmy w parku naprzeciwko toruńskiego Teatru Lalek. Myślę, że tu także od czasu do czasu wchodzą dzikie zwierzęta w poszukiwaniu pożywienia. Ja stworzyłam takie obiekty w środku miasta i oświetliłam je. To bardzo fajne, bo zazwyczaj nocą nie widzimy tych zwierząt w ciemności. Teraz jest inaczej. Śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej, ale każdy może też tańczyć. O tym, co można wydobyć z własnego ciała i ile może sprawić to radości, przekonali się uczestnicy międzynarodowych warsztatów tańca współczesnego. A to przy okazji wielkiej imprezy Dancing Poznań. Roztańczony Poznań zaprosił wybitnych choreografów, ale także chętnych do udziału w tej ciekawej i kolejny raz już organizowanej imprezie tanecznej. Dancing Poznań to zjawisko, które jest swego rodzaju fenomenem, zarówno artystycznym, jak i społecznym, ponieważ od 22 lat w sierpniu przyjeżdża do Poznania kilkuset uczestników po to, żeby wyciskać z siebie siódme poty, męczyć się na salach, uczyć się nowych kroków, poznawać nowe techniki tańca, poznawać nowe kultury, poznawać nowych ludzi, spotykać się z nowymi ludźmi, a przede wszystkim wchodzić w wielką przestrzeń wspólnego tańczenia, radować się w tym wszystkim. Mamy 40 technik tańca, między innymi Broadway jazz, hip-hop, funk, jazz, taniec współczesny oczywiście, ale mam również ballet dance, samba, salsa, czyli dość sporo tańców latynoamerykańskich, ale góruje mimo wszystko taniec współczesny. Mamy wspaniałych pedagogów z całego świata, mam również pedagogów w tym roku ze Stanów Zjednoczonych.
tegoroczny festiwal to 10 spektakli odbywających się pod hasłem Przestrzeń. Gościmy Battery Dance Company z Nowego Jorku, Czekpo Dance Company z Bielefeld z Niemiec. Pokazujemy spektakle Polskiego Teatru Tańca i Atelier Polskiego Teatru Tańca. Codziennie jest duża dawka nowości z tego, co dziś dzieje się na współczesnej scenie tańca. Spełniłam pewne marzenie swoje od dawna, żeby każdy mieszkaniec Poznania, którego nie stać dotąd było, na te 21 edycji właśnie warsztatowych przede wszystkim, które są jednak wysoko płatne, aby się to, że tak powiem, na zero przynajmniej wyszło, jeśli nie na plus minimalny dla teatru, żeby oni mogli się też znaleźć w gronie tych osób, które zafascynują się tańcem. Kilka osiedli mogło uczestniczyć w tym wydarzeniu, zarówno w festiwalu, czyli dostali bilety, zarówno w tym dużym, można powiedzieć, hałasie dotyczącym tych najróżniejszych technik, a również specjalnie stworzyliśmy dla nich warsztaty, które już przeznaczone były tylko i wyłącznie dla osiedli, które dysponowały tymi miejscami. No i już wtedy na pewno było warto w tym roku zrealizować Dancing Poznań. I nawet teraz, w tym momencie, kiedy odwiedzam te grupy, zarówno dzieci, seniorów, jak i to tak zwane tancowisko rodzinne, jak i oczywiście te warsztaty, które są co roku i chociaż się zmieniają, widzę, jaka jest niesamowita energia. I od dzisiejszego spotkania, mam nadzieję, będziemy razem co tydzień o tej samej porze. Zapraszam serdecznie na kolejne wydanie programu Wstęp Wolny z Kulturą. Do zobaczenia.